Eon czyta Michał Bałucki Grześnie piśmienny Rozdział siódmy Powrót z wojska Ciężko przeszły Grzesiowi te trzy lata, które służył w wojsku. W domu robił, co chciał. Ojciec i matka dogadzali, że ptasiego mleka chyba mu brakowało. A tu trzeba było wymysły od kaprala i feltwebla znosić. Jak sobie po otrzymaniu pieniędzy pozwolił czasem z towarzyszami na obfity traktament, to potem trzeba było w następnych dniach kłaść się spać o głodzie. Do tego pobyt między Węgrami i Niemcami, których języka mało co rozumiał, był mu przykry nadzwyczaj. Nieraz mu się to wydarzyło. Że całe popołudnie w niedzielę wałęsał się po wsi i nie miał z kim pogadać. Zaszedł do gospody, to siedział tam jak na niemieckim kazaniu. Słyszał gwar, hałas, nie rozumiejąc nic z tego. Było mu wtedy smutno i nudno, i choć między ludźmi czuł się smutnym i opuszczonym. Najdotkliwiej uczuł jednak to osamotnienie. Kiedy Marcina odkomenderowano z oddziałem w inne strony. Urwała mu się wtedy ostatnia nitka, co go wiązała z krajem. Przez Marcina mógł się porozumiewać z rodziną, mieć od nich wiadomość, co się tam dzieje z nimi, z marynką. Teraz ustało to wszystko. Dostał list, to go obejrzał na wszystkie strony i schował, bo nie było nikogo, co by mu przeczytał. Męką było takie życie dla niego. Toteż liczył dni i tygodnie niecierpliwie, które go oddzielały od powrotu do domu. Czekał z utęsknieniem na tę chwilę, gdy dostanie pozwolenie opuszczenia pułku. Czekał i doczekać się nie mógł, tak mu godziny leniwo się wlokły. Nareszcie przecież doczekał się. Ostatni tydzień był już jak w gorączce, jakby nieprzytomny. Myślą już naprzód wędrował do domu. Układał sobie w głowie, jakie będzie powitanie, jaka radość, kiedy się tam zjawi niespodzianie. Miał ochotę kupić dla swoich jakiś gościniec. Dla ojca baryłka wina wydała mu się najlepszą. Tylko z marynką miał kłopot. Co jej kupić? Choćby kupił takie czepce, jakie tu nosili. Ale nóż się jej nie spodoba i nie zechce w tem chodzić. A może czerwoną spódnicę? Tylko, że to nie moda u nich tak jaskrawo się ubierać. Na szczęście zjawił się wędrowny kramarz i między różnymi towarami znalazł u niego grześ książki do nabożeństwa prześlicznie oprawione w skórę safianową ze złoceniami. To mu się wydało najstosowniejszym podarunkiem. Kupił więc najładniejszą, zapłacił za nią drogo, bo coś z pięć rubli. Wszystkie prawie pieniądze, jakie miał, ale nie żałował tego, bo to dla marynki i cieszył się naprzód, jaką uciechę mieć będzie z tego dziewucha. Obładowany baryłką, książką i swoimi bagażami, wyruszył nareszcie jednego dnia wraz z kilkoma towarzyszami, którzy, tak jak i on, wracali za urlopem do domu. Droga widziała mu się niezmiernie długo, ale ostatecznie dojechał jakoś do ostatniej stacji, a stamtąd piechotą puścił się do wsi swojej. Chęć zobaczenia co rychło swoich dodawała mu sił. Szedł żwawo i im bliżej wsi, tym bardziej przyspieszał kroku. Serce zabiło mu żwawo, gdy ujrzał przy zachodzącem słońcu ze wzgórza znajome pola, chaty drzewa, radby był ptakiem tam zlecieć. Szedł na przełaj, nie trzymając się drogi, byle prędzej dojść. Był jeszcze spory kawał i zanim doszedł do pierwszej chałupy we wsi, już zmrok padł na ziemię. Spocony z umęczenia doszedł do zagrody ojców. Dziwiło go, że w oknach nie było światła. Na spanie było za wcześnie. Chyba że ojcowie w karczmie, a może czego broń panie Jezu? Ale nie. Złe myśli odganiał od siebie. Jest domowy poznał go, przestał szczekać i zbliżywszy się, lizał mu ręce i kręcił ogonem. Grześ pogłaskał go i poszedł do drzwi. Były zamknięte. Zapukał. Nikt nie odpowiadał z wnętrza. Począł walić pięścią. Sąsiadka wyjrzała i spytała: Kto to czego chce? Wojciechów nie ma? Spytał stłumionym od wzruszenia głosem. To się wie, że nie ma. A gdzie oni? Na weselu. Na weselu? A wyście, co za jedni? Spytała podejrzliwie, podchodząc bliżej i usiłując w ciemności rozpoznać go. Zobaczywszy mundur, zbliżyła się i rzekła: Pan Wojak mają do nich jakiś interes? Nie, ja syn. Grześ? Rany boskie zawołała baba. A toż to będzie uciecha, jak się starzy dowiedzą. Może by iść dać im znać? Czekajcie, polecę. — Potrzymajcie ten tłumok, ja sam pójdę. Gdzie to wesele? — U wójta. — A któż teraz wójtem? — Ten, co zawdy. Przecie go znacie. Paweł Kalita. — A komuż on sprawia wesele? Przecie miał tylko jedną dziewuchę. Marynkę. — No toż tę wydał. Żenił się z nią Marcin, co był Feldweblem w wojsku, a teraz do sądu się dostał na woźnego. Pod grzesiem nogi się ugięły, że mało nie upadł, słysząc te słowa... Uszom własnym nie wierzył. Marynka? Zadudziaka? Wrzasnął gwałtownie. I ojcowie poszli na to wesele? Dlaczegoż iść nie mieli? Tam cała wieś prawie sproszona. Weselisko, sute, jak nie pamiętają ludzie. Przecież marynka mnie była obiecana. Tak ono było pono, ale skoroś nie chciał. Ja nie chciał? Tak mówili, że się o niej do krzty zapomniał i wyszukałeś sobie pono jakąś węgierkę. Kto to powiedział? Adyć sam pono pisałeś. Tak mówią we wsi. Ja? A psia wiara. Zawołał, bo nagle błysnęło mu światło w głowie i odgadł podstęp Marcina. Ale mu to na sucho nie ujdzie. O, nie ujdzie za tłukę jak psa. Ja go nauczę, jak się, ja się zemszczę. Zostawił baryłkę i tłumoczek w rękach zdziwionej baby. A sam z kijem rzucił się naprzód w stronę, skąd dolatywało buczenie basów, i znikł w ciemności.